transportowy, zakładali etażowe ogrzewanie, na przykład gazowe lub elektryczne, tworzyli pomieszczenia na łazienki, których nie było, wymieniali drzwi i podłogi. Trudno się dziwić, że czujemy się rozgoryczeni, a wręcz oszukani bezprawnymi działaniami władz miasta i prezesów spółek GTBS i MPGN. Dochodzimy swoich praw przed sądami w prokuraturze, a obecnie także w pani wojewody. W październiku 2012 roku w budynkach, w których mieszkamy, przy ulicy Liberta i Żeromskiego, których właścicielem było Grudziąckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółka ZO, w nawiasie GTBS, a zarządcą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, spółka ZO, w nawiasie MPGM, zaczęli pojawiać się przedstawiciele zarządcy wraz z innymi osobami, które oglądały budynki. Nikt nie poinformował wówczas nas, że budynki przygotowane są do sprzedaży. Dowiadywaliśmy się o tym z nieformalnych i nieoficjalnych informacji. Wzbudzało to ogromny niepokój, jednak oficjalnie nie byliśmy w stanie uzyskać żadnych informacji ani od GTBS, ani od MPGN, ani też od prezydenta Grudziądza. Warto w tym miejscu wyjaśnić, dlaczego oczekiwaliśmy informacji i wyjaśnień zarówno od prezesów w obydwu spółek, jak i od prezydenta miasta. Grudziąckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GTBS oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami w nawiasie MPGN są spółkami prawa handlowego, ale ze względu na swoją specyfikę, strukturę właścicielską, majątek, przedmiot oraz zakres działania są także gminnymi osobami prawnymi. Prezydent Grudziądza z racji swojej funkcji sprawuje pieczę nad mieniem komunalnym oraz nadzór nad gminnymi osobami prawnymi. Ponadto gmina miasto Grudziądz jest udziałowcem obydwu spółek, bowiem struktura spółek wygląda następująco. GTBS obecnie posiada dwóch udziałowców. MPGN 122 udziały, co stanowi 76,25% i gmina miasto Grudziądz 38 udziałów, co stanowi 23,75%. Udziałowiec większościowy MPGN ma również dwóch udziałowców. Gminę miasto Grudziądz 98,83% udziałów i OPEC Grudziądz spółka ZO 1,17% udziałów. OPEC 100% udziałów ma gmina Grudziądz. Obie spółki GTBS i MPGN mają jednoosobowe zarządy. Sprzedanymi nieruchomościami zarządzał MPGN, czyli większościowy udziałowiec Grudziąckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jest to sytuacja o tyle kuriozalna, że prezes MPGN jako udziałowiec większościowy w każdej chwili może odwołać prezesa GTBS zlecającego mu zarządzanie nieruchomościami będącymi własnością GTBS. Na początku grudnia 2012 roku niektórzy z mieszkańców na jednym z portali internetowych znaleźli informację, że budynki przy ulicy Liberta nr 5, 8, 10, 15 i 17 oraz Żeromskiego nr 1, 3 i 7 wystawione są na sprzedaż. Po kilku godzinach oferta została z portalu usunięta. Na stronie internetowej GTBS ani w jego biuletynie informacji publicznej nie było w tym czasie nawet wzmianki o prowadzonej sprzedaży nieruchomości. Pomimo istnienia takiego obowiązku po stronie GTBS, podobnie jak obowiązku stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, nie można było uzyskać żadnej informacji ani w siedzibie GTBS, którego pracownicy zasłaniali się tajemnicą, a prezes był niedostępny, ani też w siedzibie Biura Nieruchomości, spółka C. Hubert Mrugała, Katarzyna Kałużna z siedzibą w Grudziądzu, ulica Chełmińska 103, lokal 6, pośrednika w obrocie nieruchomościami, które to spółce GTB zleciło sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Pośrednik nie miał swojej strony internetowej, jego siedziba była niedostępna dla mieszkańców sprzedawanych domów, a w biurze nie odbierano telefonów. W naszej ocenie działania takie były nie tylko przejawami wyjątkowej ignorancji i arogancji władz spółki GTBS i władz miasta, ale również naruszały cały szereg przepisów. Zaniepokojeni o swój los wielokrotnie próbowaliśmy rozmawiać i negocjować zarówno z przedstawicielami obydwu spółek, prezes GTBS nie pojawiał się w ogóle na zdecydowanej większości spotkań, jak i z prezydentem Robertem Malinowskim, który deklarował pomoc, po czym z tych deklaracji wycofał się. Żadne rozmowy nie przyniosły rezultatów, więc zdecydowaliśmy się zawiadomić prokuraturę rejonową w Grudziądzu. Śledztwo przeciwko prezesowi GTBS, początkowo prowadzone w Grudziądzu, przyjęto zostało przez prokuraturę okręgową w Toruniu,
która umorzyła postępowanie, dopatrując się wprawdzie szeregu nieprawidłowości, ale nie znalazła podstaw do przedstawienia zarzutów karnych prezesowi GTBS. W czasie, kiedy w 2012 roku prezydent Gruziąca wraz z prezesami MPG i GTBS prowadzili z nami rozmowy, były już podpisane umowy przedstępne z nabywcami nieruchomości. Początkowo obiecywano nam możliwość wykupu najmowanych przez nas mieszkań, później jednak obietnicę wycofano, oferując kupno całych budynków, a nie pojedynczych mieszkań, informując, że jeśli któryś z lokatorów nie dołączy do wykupu części domu, będzie musiał się wyprowadzić. Jaskrawym przykładem nagannych działań i kompletnego lekceważenia mieszkańców przez prezydenta miasta i prezesa zarządu MPG jest spotkanie z lokatorami sprzedanych domów, które odbyło się w Urzędzie Miasta w dniu 27 grudnia 2012 roku przy udziale wiceprezydenta Grodziąca Przemysława Ślusarskiego. W czasie spotkania ustalono z mieszkańcami, że najmowane przez nich lokale będą mogli wykupić, a osoby zainteresowane powinny składać deklarację o chęci wykupu zajmowanych przez siebie lokali. Wyznaczono nawet termin do złożenia deklaracji na dzień 4 stycznia 2013 roku, po czym okazało się, że w tym samym czasie, kiedy prezydent obiecywał możliwość wykupu mieszkań wszystkim mieszkańcom sprzedanych nieruchomości, podpisywano już ostateczne akt notarialny sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego 3. Jeszcze tego samego dnia, w godzinach wieczornych, do mieszkańców budynku przy ulicy Żeromskiego 3, który kilka godzin wcześniej prezydent zapewniał, że będą mogli wykupić najmowane lokale, zapukał nabywca nieruchomości, oznajmiając, że kupił dom i jest nowym właścicielem. Następnego dnia przedstawiciele mieszkańców udali się do prezydenta Stolta Majnowskiego z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Usłyszeli wówczas od prezydenta, że nic nie wiedział on o tym, że budynek przy ulicy Żeromskiego 3 został sprzedany w czasie, kiedy odbywało się spotkanie z mieszkańcami, obiecał, że wyjaśni sprawę, a wynik wyjaśni przedstawi na następnym spotkaniu. Niestety nigdy do niego nie doszło. Nigdy to nie nastąpiło. Dwa dni później natomiast mieszkańcy innych budynków dowiedzieli się z pisma skierowanego do nich przez MPG, że wbrew ustaleniom z dnia 27 grudnia 2012 roku wykupić mieszkanie mogą wyłącznie pod warunkiem, że wykupione zostaną wszystkie lokale w budynku. Bez echa pozostawały wszystkie nasze twierdzenia, że przecież inne były ustalenia. Co więcej, żadnych wyjaśnień nie uzyskaliśmy także od prezesa MPG w czasie spotkań, które organizował oddzielnie dla mieszkańców każdego sprzedanego budynku, a w czasie których mieszkańcy czuli się traktowani instrumentalnie jako obywatele drugiej kategorii, z których prawami nikt się nie liczy. W okresie od 10 października 2012 do 19 czerwca 2013 nastąpiła sprzedaż 8 nieruchomości położonych przy ulicy Żeromskiego 1, 3 i 7, ulicy Libelta 5, 8, 10, 15 i 17. Prezes GTBS kolejno podpisywał przyrzeczone umowy sprzedaży, chociaż miał pełną świadomość prowadzonego przez prokuratora śledztwa i toczących się w sądzie okręgowym w toku procesów z powodu mieszkańców o uznanie za nieważne umów sprzedaży nieruchomości. Oświadczenie w tym przedmiocie nieprawdy przez prezesa GTBS w aktach notarialnych jest przedmiotem oddzielnego śledztwa prokuratury okręgowej w Toruniu. Poniżej zestawienie kwot, za jakie nieruchomości zostały sprzedane. Nieruchomość Libelta 5 za cenę z aparatu 346 tysięcy złotych, które kupujący również wniósł. Libelta 8 624 tysiące złotych. Libelta 10, budynek dwuklatkowy 427 tysięcy, aparat 430 tysięcy sprzedaż. Libelta 15, jednoklatkowy 227 tysięcy, aparat 230 tysięcy sprzedaż. Libelta 17, budynek jednoklatkowy 248 tysięcy, aparat sprzedaż 268 tysięcy. Żeromskiego 1, budynek jednoklatkowy 244 tysiące złotych, sprzedaż 260 tysięcy złotych. Żeromskiego 3, budynek jednoklatkowy 254 tysiące złotych, 268 tysięcy sprzedaż. Żeromskiego 7, budynek jednoklatkowy 260 tysięcy złotych, 268 tysięcy sprzedaż.
Warto zwrócić uwagę na ceny sprzedaży. Odpowiadają one rynkowej cenie mieszkań o różnej wielkości, a nie budynków wielorodzinnych, a przecież oprócz budynków sprzedano również działki znacznie większe niż obraz budynku, na których budynki stoją. W naszej ocenie ceny są znacznie zaniżone. Działaniami prezydenta miasta i prezesów spółki TBS i MGN związanymi ze sprzedażą budynków pokrzywdzonych zostało około 75 rodzin, co stanowi około 300 osób. Wykorzystano brak znajomości przepisów, niską świadomość prawną, ale także zaufanie do władz miasta, mieszkańców, z których większość stanowią osoby z lat z wieku, nieporadne, emeryci, renciści i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Skutecznie pozbawiono te osoby możliwości wykupu mieszkań, o które z najwyższą starannością dbali często po kilkadziesiąt lat. Doprowadzono do wyjątkowo niekorzystnej dla nich sytuacji życiowej i bytowej, w tym również negatywnych skutków emocjonalnych, a w niektórych przypadkach także niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem. Niektórzy z lokatorów wyprowadzili się, ponieważ nabywcy nieruchomości często naruszenie prawa podnieśli czynsze nawet dwu- i trzykrotnie. Dochodziło również do zastraszania lokatorów przez nabywców lub ich zarządców. Do dziś grożą oni eksmisjami w przypadku niepłacenia ustalonych przez nich czynszów. W jednym przypadku zarządca groził mieszkańcom budynku odcięciem zimnej wody, tylko taka jest doprowadzona do budynku. Obecnie w sprawach wszystkich 8 sprzedanych nieruchomości na skutek pozwów złożonych przez lokatorów sprzedanych domów przed Sądem Okręgowym w Toruniu i Sądem Apelacyjnym w Gdańsku toczyły się lub toczą postępowania sądowe. W 2 sprawach Sąd Okręgowy w Toruniu wydał wyroki korzystne dla mieszkańców i unieważnił umowy kupna sprzedaży nieruchomości Liberta 5, Liberta 15. GTB złożył apelację tych wyroków do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który to sąd zwrócił się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, w cudzysłów, czy zawarcie umowy sprzedaży własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się wynajmowane lokale mieszkalne, wykracza poza ustawowe granice przedmiotu działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego, artykuł 27 ust. 1, 2 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 255. Występującego w takiej umowie jako sprzedawca i w związku z tym, czy taka umowa jest ważna, artykuł 58, paragraf 1 kodeksu cywilnego. Sąd Najwyższy podjął już w tej sprawie uchwałę, w której stwierdził, zbycie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się wynajmowane lokale mieszkalne, jest niedopuszczalny, chyba że nie wykracza poza granice przedmiotu działalności towarzystwa określone w artykule 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1995 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Jednolity tekst, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 255, i uzasadnił takie stanowisko. Na podstawie tej uchwały Sąd Apelacyjny w Gdańsku w dniu 16 grudnia 2014 roku oddalił obie apelacje, unieważniając tym samym umowy sprzedaży nieruchomości w ulicy Liberta 5 i 15. Sygnatura akt 5 rzymska ACA 747/13 i 5 ACA 238/14. Wyroki te z chwilą ich wydania stały się prawomocne. Niestety prezes GTB Kazimierz Piotrowski nie zamierza ich honorować. Przejawia się to w sposób następujący. Punkt pierwszy. Nie wypełnił ciążącego na nim zgodnie z artykułem 35 ustęp ustany o księgach wieczystych i po wece obowiązku nie złożył wniosku o ujawnienie jego prawa w księgach wieczystych obydwu nieruchomości. Zastanawia się, zastrzeżenie w księdze wieczystej zostało wpisane po interwencji mieszkańców we właściwym wydziale Sądu Rejonowego w Grodziącu. Przez kilka miesięcy zwlekał ze zwrotem kosztów sądowych panu Tomaszowi Malinowskiemu w wysokości 1000 zł, a dokonał tego dopiero po jego interwencjach. 3. Na pytanie lokatorów obydwu budynków o numer konta GTPS, na który mogą wpłacać należności czynszowe, wskazał, aby należności na czynsz, za czynsz wpłacać na rachunek osób, które na skutek unieważnionych umów sprzedały nie były już właścicielami budynków.
4 nie przedstawił nowych wyliczeń dla czynszu oraz media, w nawiasie obecnej czystości, zużycie wody i odprowadzenie ścieków. 5 stwierdził, że mieszkańcy nieruchomości przy ulicy Liberta 15 mają obowiązek płacić czynsz w wysokości ustalonej przez byłych nabywców, w nawiasie 8,25 zł za metr kwadratowy, pomimo tego, że inne stawki obowiązują w lokalach GTBS, a winny one być ustalane zgodnie z obowiązującymi w towarzystwie budownictwa społecznego przepisami. Co więcej, zgromadzenie wspólników GTBS w osobach prezydenta Grudziądza i prezesa MRGN podjęło uchwałę sankcjonującą tę decyzję, co jest tym bardziej kuriozalne, że stawka czynszu miałaby obowiązywać w wysokości ustalonej przez osoby w nawiasie stronę nieważnej umowy, nie mające do tego tytułu prawnego. Wątpliwości budzi także wyłonienie zarządcy do zarządzania nieruchomością w ulicy Liberta 15, którym jest Joanna Lamali, licencjonowany dla zarządu i administrowania nieruchomościami, Twój dom, ulica Mickiewicza 27, Grudziądz. Zarządca ten zastrasza lokatorów budynku, dopomaga się zapłaty niezależnych świadczeń bez dokonania wypowiedzenia stawki czynszu, domaga się z jego zapłaty w zawyżonej wysokości, a także niezgodnie z prawem wypowiedzią umowy najmu wszystkim lokatorom nieruchomości. Zarządcą nieruchomości przy ulicy Liberta 5 zaś jest ta sama osoba, która uprzednio zakupiła tę nieruchomość od GTBS. Tam także czynsz ustalono na maksymalnie wysokim poziomie wartości odtworzeniowej budynku, to jest 8,25 zł za metr kwadratowy. Problem w tym, że domy nasze są stare. Na skutek wcześniejszego fatalnego zarządzania przez MPGN i braku remontów są w nie najlepszym stanie technicznym, są nieocieplane. Mamy tylko zimną wodę, mieszkania ogrzewamy indywidualnie, co znacznie podnosi koszty ich utrzymania. W niektórych mieszkaniach na jednym przedpokoju mieszkają dwie rodziny, co jest zaszłością z okresu powojennego, kiedy to zagęszczono lokale. Stawka czynszu za metr kwadratowy ustalona na najwyższym możliwym poziomie wskazywałaby, że mieszkamy niemal w luksusowych warunkach, jest absolutnie nieadekwatne do standardu naszych mieszkań. Ustalona w sposób nieuzasadniony i odbiegający od stawek czynszu w innych lokalach GTBS o podobnym standardzie. Takie działania odbieramy jako formę kary za to, że ośmieliliśmy się walczyć o swoje prawa. W związku z tym, z tymi wszystkimi sytuacjami, pismem dnia 20 kwietnia 2014 roku zwróciliśmy się do prezydenta Grudziądza, pana Roberta Majmowskiego, o zajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie, jednak pan prezydent nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości. Obecnie zarządcy straszą nas ekspresjami. Prezes GTBS w arogancki sposób pisze i mówi, że nie będzie z nami rozmawiał, a prezydent jako organ nadzoru właścicielskiego ignoruje mieszkańców i nie sprawuje kontroli nad swoim majątkiem. Smutne jest także to, że organ samorządu, jakim jest prezydent miasta, który ma określone prawem kompetencje i obowiązki, także w stosunku do mieszkańców nie realizuje ich nawet w minimalnym zakresie. Prosząc panią wojewodę o interwencję w naszej sprawie, pozostajemy z wyrazami szacunku mieszkańców budynków przy ulicy Liberta i Żeromskiego w Grudziądzu, Czarnecki Henryk. Do wiadomości premier pani Ewa Kopacz i jest 17 stron załączników. 17 sztuk, nie stron, przepraszam, sztuk załączników. Proszę panią, jeżeli to jest dopuszczenie do głosu, to jest tak, to jest normalne. Nie, proszę panią, jesteśmy na posiedzeniu rady. Nie, chciałabym się zapytać pana prezydenta o jedno. Czy jest coś nieprawdą w tym, co było napisane? Jedno jedyne pytanie. Proszę panią, naprawdę jesteśmy na posiedzeniu rady. Radni wiedzą. I tylko w takim miejscu możemy to wyjaśnić. Dziękuję panu za słowo. Proszę o odpowiedź pana prezydenta, bo pana prezydenta Malinowskiego nie ma, bo uciekł. Jest zastępca. Prosimy o wyjaśnienie zastępca. Co jest nieprawdą w tym wniosku? Szanowna pani, trudno mi się odnieść. Proszę panią najmocniej, przepraszam. My jesteśmy na etapie dzisiaj Proszę panią, jesteśmy na etapie przekazywania tej skargi do TBS-u. My nie rozpatrujemy w dniu dzisiejszym pod względem.